Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizy Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serii o tym samym tytule. Zacznijmy od tego, że zaczynamy zbierać na stream z Arataki Itto. Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału i rolowaniem po Aratakiego Itto albo Kukishinobu, to około godziny 14 powinien się pojawić post na Discordzie, będzie podlinkowany tutaj w przypiętym komentarzu. Zapraszam, podbijacie do kowu, mówicie dzień dobry, fajna jesteś kowu, jesteś awesome, czy możemy się zapisać na listę i wtedy kowu będzie sprawdzała, czy macie internet na tyle dobry, żeby móc mi streamować to, co ja mam restreamować na streamie. Super będzie, jeżeli będziecie mieli 30 rolek co najmniej w dniu rolowania, oczywiście nie w chwili zapisywania się, oraz jeżeli jesteście niepełnoletni, to mile widziana jest zgoda rodzica albo prawnego opiekuna ze względu na to, że no, to jest internet i musimy dbać o wasze bezpieczeństwo również. I teraz kocie kłaki latają z każdej strony. Jak już o streamach mowa, to warto by było powiedzieć, że w najbliższą środę o 17 wyjątkowo wcześniej spróbujemy wystartować z tym streamem, w którym będziemy się szarpali z Abysem. Będziemy się szarpali liczba mnoga, bo wy będziecie się szarpać, a my będziemy za was trzymać kciuki i się mocno stresować, czy wam się uda, czy wam się nie uda, bo ci, którzy będą brali udział w wyzwaniu, mają szansę zgarnąć Blessing of Awakening Moon. Więc dla tych z was, którzy chcą powalczyć o Blessinga, to z waszego grona tutaj randomowo wybranymi postaciami będziecie uderzali w Abyss i zobaczymy, czy się uda, komu się uda temu Blessing, komu się nie uda, to trzymamy kciuki, widzimy się mam nadzieję następnym razem, ale mam nadzieję, że tym razem będzie dynamicznej i większej ilości osób się uda. Jak wspominamy o najbliższej środzie, to warto by było powiedzieć, że właśnie w tą środę 15 kończy się beta do aktualizacji 2.8. Według danych, które gromadzi Ubacza, to była najdłuższa beta, która była do tej pory 29 dni. Wydaje mi się, że to była najdłuższa beta, która była w ogóle, przy czym dane gromadzone przez Ubacze są od aktualizacji 2.0, a wcześniejsze aktualizacje mam troszkę niekompletne informacje swoje, ale żadne nie są takie sugerujące, że było coś dłuższego niż to, co jest w tym momencie. Co oznacza, że bardzo możliwe, że bardzo szybko zbliża się do nas drip marketing, w zależności od tego, jak MiHoYoHoYoVerse Cognosphere potraktuje tą sytuację. Jeżeli będzie podobnie jak z aktualizacją 2.7, 2.8, te rzeczy, które mamy teraz, to kapać informacjami oficjalnymi w naszą stronę mogłoby już zacząć 27 czerwca, co oznacza, że niedaleko. Tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko nam do tego jest, ale jeżeli będzie model podobny do tego, co było w poprzednich aktualizacjach przed tym lockdownem i wydłużeniem wszystkiego, to powinno być w okolicach 11 lipca najpóźniej, co oznacza, że jest tym razem dość duży przestrzał pomiędzy tym, co może się zacząć, a no ewentualnie może się zacząć. Więc wydaje mi się, jak ja miałbym stawiać i strzelać, że będzie bliżej 27 czerwca, ze względu na to, że po drodze też będzie startowała beta do 3.0, więc jeżeli drip marketing nie pójdzie, to rzeczy wyciekną, a MiHoYo chce być pierwsze przed likerami. Więc dane na temat 3.0 gdzieś się tam powinny pojawić po drodze. Start do bety 3.0 powinien zostać ogłoszony gdzieś tak na dniach, bardzo możliwe, że po 15, więc wtedy będziemy wiedzieli więcej. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery. Spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli. Zrobimy jakiś konkurs na nową formułkę, która będzie krótsza, bo ta faktycznie jest za długa. Śmigamy. Informacje na temat kolei. Macie tutaj grafikę. Link na dole w przypiętym komentarzu jest do NGA, do oficjalnej wrzuty tej grafiki, to znaczy do autora, którego nawet nika za bardzo nie jestem w stanie, nie jestem w stanie. Przerasta mnie to ogarnięcie, więc macie do oficjalnego miejsca link, a to jest według Spend Your Primos, czyli jednej z osób, która zakładała Save Your Primos, teraz się troszkę odłączyła. Najbliższe wizualnie do tego, jak kolej ma wyglądać w aktualizacji 3.0 w grze, jaka ma być grywalna jej wersja, jak wizualnie zostanie zaprezentowana w grze. Weźcie pod uwagę, bo niektórzy zaczęli się zastanawiać, hej, hej, bo nie tak wygląda kolej w komiksie, troszkę duża zmiana, bardzo dorosła. Ile czasu minęło od komiksu do gry? Od manhwy do gry minęło niecałe 2 lata, jeżeli dobrze kojarzę, a czas w Genshinie leci mierzony lantern rajtami z naszej perspektywy, czyli od premiery gry do jej urodzin nie wiem ile minęło czasu, ale od lantern rajtu do lantern rajtu minął rok, czyli teoretycznie od czasu premiery gry minęły 2 lata. Wiecie, tutaj czas nie płynie liniowo ze względu na to, że niektóre aktualizacje trwają w świecie gry bardzo krótko, że jest parę zdarzeń, które trwają tam parę dni, a czasem jest festiwal, który trwa tygodniami i druga aktualizacja tak naprawdę trwa więcej czasu w świecie gry niż wcześniej. W której wydaje nam się, że coś się działo, to było tylko kilka dni, więc czas w Genshinie nie płynie liniowo jako tako, ale każdy Lantern Rite wybija tak jakby minięcie jednego roku w tym świecie, co oznacza, że mamy 2 Lantern Rite za sobą, czyli 2 lata w świecie gry minęły mniej lub bardziej, plus minus 2 lata
od manhwy do premiery gry minęło z perspektywy kolei, co oznacza, że jest około 4 lata starsza niż ostatni moment, kiedy ją widzieliśmy w komiksie. Lecimy dalej i przejdźmy do Su, bo zadziwiająco dużo wiemy o Su. Mamy sporo informacji wyciekając z różnych stron, jak wcześniej o tej postaci praktycznie nic nie było, co znaczy, on się pewnie tak nie będzie nazywał, ale wiecie o co, kaman. Odpowiednik Su z Honkaja ma trafić do Genshina. Podobno największe różnice, jeżeli chodzi o tą postać, mają być w charakterze. Temperament ma być całkiem inny. Jeżeli dobrze rozumiem, Su z Honkaja zazwyczaj się uśmiecha, jak mówi, i wygląda, że ma taką łagodną powierzchowność, gdzie ten z Genshina ma być raczej bardzo poważny. Strój, o którym mówiliśmy wcześniej, że ma być podobny do tego, co w Honkaju jest, ma być wizualnie podobny, ale ma mieć znacznie mniej jasnych elementów, właściwie ma nie mieć białych elementów w ogóle. Ma być ten ukośny motyw zachowany, ale strój w większości jest czarny oraz ma zielone elementy, które troszkę przywodzą na myśl pawie, pióra czy malachit. Idziemy w tym kierunku, taki gradient paru różnych elementów zieleni z przebłyskiem niebieskiego, jeżeli dobrze rozumiem. I ma być to wszystko przeszywane złotem. Można się doszukiwać morskich motywów, a dolna część jego stroju jest znacznie bardziej imponująca niż górna część, przynajmniej taka informacja tu jest. I będą gemstone, jakieś kryształki, bardzo źle mi się skojarzyło w tym momencie z Diablo, które są bardziej trawiastego koloru, czyli mamy ten czarny, ciemny i na to jaśniejsze, zielone elementy, też głęboka zieleń raczej. Ma mieć większego gema gdzieś tutaj po środku, który jest dużą ilością złota otoczony, a włosy nie są siwe, tylko raczej to jest też przestrzał od białego do siwego i jest gradient. I teraz nie wiem, o co do końca chodzi, bo ja w Honkaja nie gram, ale pierwowzór Su z Honkaja jest bardziej podobny do Su z Genshina niż ten Su z Honkaja, którego w Honkaju macie. Nie wiem, co to zdanie ma znaczyć, ale podaję tak, jak było. Dobra, lecimy dalej, bo jak widzicie, ja dzisiaj mam troszkę bardzo ograniczoną energię w sobie, a właściwie jej brak, więc chciałbym powiedzieć, że podobno na jednym z etapie testów, i to jest coś, co teraz mignęło na testach tych, które będą po 2.8, wydaje mi się, że również po 3.0, że to nie będzie bezpośrednio w 3.0, ale może się zdziwię, że pod Liyue planowane było przynajmniej na jakimś etapie drugie miasto, czy drugi poziom miasta, że tam będą korytarze. Nie wiem, czy chodzi konkretnie o jakieś tajne przejścia, czy o jakieś stare miasto, które się częściowo zawaliło podczas którejś bitwy i na tym zbudowano nowe Liyue i fragmenty starego Liyue są pod spodem, a może chodzi o po prostu kanalizację, chociaż to jest dziwne, bo no w większości stoi na wodzie, więc to okej. Więc teoretycznie pod tym Liyue powinien być kawałek miasta, który fabularnie mniej lub bardziej z Yelan jest związany, i ludzie, którzy ogarniają te rzeczy, myśleli, że to był pomysł całkowicie zarzucony ze względu na to, że nie pojawił się przy okazji Yelan i Kezmu, ale to są rzeczy, o których oni wiedzieli i teraz mignęli gdzieś tam na testach, więc pod miasto Liyue było rozważane nawet w formie grywalnej, że to było stworzone na tyle, że to ma być widać, że to jest Liyue, że te charakterystyczne wizualnie elementy Liyue mają swoje odbicie na dole. Nie wiem, czy to będzie po prostu odbicie lustrzane tych fajnych motywów, które oni tutaj mają, czy domki jak z Liyue wyciągnięte żywcem mają tam być porozwalane na dole w jakichś jaskiniach, czy coś w tym stylu, może, ale to jest na tyle charakterystyczne, że ludzie, którzy z tym wcześniej mieli styczność, teraz jak to zobaczyli znowu, to jest takie, moment, ten pomysł był chyba zarzucony, co jeśli nie jest? Przekazuję wam, że może nie jest. Nie wiem nic więcej na ten temat, tylko po prostu, że doszło do mnie info na temat podmiasta Liyue, które oryginalnie, tak jak mówię, miało być związane z Yelan, z bandytami, z knowaniami tam jakichś różnych machinacji itd., itd. i z ukrytym kasynem, które mniej lub bardziej zostało skasowane na pewnym etapie koncepcyjnym ze względu na zmiany w chińskim prawie. Nie wiem, czy kasyno jakby nie powróci w roli negatywnej i nie będziemy się tam po prostu tłukli, czy próbowali czegoś nielegalnego zatrzymać. Może taki element wykorzystają, może nie. Trudno mi oceniać na chwilę obecną. Lecimy do kolejnej rzeczy, która jest najprawdopodobniej bardzo głupio opisana, bo na scenariuszu mam ją jako kontrola pogody, ale tak naprawdę to jest najważniejszy element tego odcinka, więc jeżeli przesłuchujecie tak na speedzie spekulacje, to jest ten moment, kiedy proszę bardziej się skupić, bo tutaj może być mocne trafienie albo duże pudło w przyszłości. Zobaczymy, jak będzie. Kontrola pogody jest to opisane i kontrola pogody to jest takie moje hasło skojarzeniowe. Chodzi o to, że lecimy do Sumeru na gałęzie wielkich drzew, gdzie będziemy mieli do czynienia z nową frakcją. Nie wiem, na ile ta nowa frakcja będzie rozbudowana i na ile będziemy mieli z nią styczność w ogóle. Wydaje mi się, że to może być coś, co nam mignie fabularnie, będziemy z nimi mieli trochę do czynienia, ale tak o
spotkać, żeby pobiec tak jak tutaj do tego całego Kujo Encampment i popatrzeć na żołnierzy, czy tam jakichś innych oszołomów z tej frakcji. Tam się raczej chyba nie będzie dało, ale to jest moje wrażenie, mogę się mylić. Więc to jest frakcja, która rezyduje na gałęziach wielkich drzew, które gdzieś w Sumeru będą. Frakcja, której zadaniem jest pilnować, czy chronić, czy mają styczność z mechanizmem kontrolującym pogodę. Nie wiem, na ile to będzie machina, a na ile to będzie na przykład coś magicznego, starożytny artefakt, ale to coś ma funkcjonować mniej lub bardziej podobnie do zarządzania światłem w NC. Więc jak w Enkanomii macie różne puzelki, które możecie wykonać tylko podczas wiecznej nocy, albo jasnej nocy, białej nocy, czy jak to się tam nazywa, to tutaj będą motywy pogodowe, że albo pada, albo coś trzeba będzie pokminić, żeby porozwiązywać niektóre puzelki i będziemy musieli tymi machinami się trochę pobawić. To wszystko proszę z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo mam bardzo poszatkowane informacje na ten temat i bardzo dużo to jest moja interpretacja danych, więc wygląda na to, że nowa frakcja nie jest do końca spójna z Sumeru jako takim. Bardzo możliwe, że nie uznają archonów w ogóle, że nie mają styczności z Celestią, są anty, ale może interpretuję to w błędny sposób, może są czymś w stylu adepta, czyli są obok tego i przez to też nie mamy z nimi stałego kontaktu, tylko styczność tymczasową. Co jest ciekawe i co prowadzi do kolejnej części spekulacji, są tam lekko wróżkowe klimaty i tutaj bardzo duży cudzysłów został upasnięty, bo wizu to jest złe określenie, jak będziesz cytował, to weź to w ogóle opowiedz, że to nie chodzi o wróżki, że skrzydełka i latanie i w ogóle ten klimat, chociaż może latanie, kto wie, nie wiem, zobaczymy. Ale chodzi o to, że nie będzie takich wróżkowych klimatów, tylko bardzo lekkie ciuchy, jakby z liści zrobione, troszkę mi się to skojarzyło z jak się nazywały te Silvari z Guild Warsa 2. Jeżeli graliście w Guild Warsa 1, to pamiętacie zapewne, że na koniec Gwen A of the North był zaczyn nowej rasy, zostało posadzone przez dwa takie fajne osobniki wielkie drzewo, to znaczy drzewo, które w przyszłości wyrosło na wielkie drzewo, którego owoce dały nową rasę Silvari, czyli takie jakby drzewo ludzie. Ludzi zrobionych z liści, nie wiem jak to opisać. To jest fajny koncept, bardzo mi się nie podobało jak go zrealizowali w drugim Guild Warsie. Wszystko co prowadziło do premiery mnie nakręcało mega, że to jest ta rasa, którą ja chcę grać, bo wygląda super i bardzo fajnie. A potem jak zobaczyłem jak oni to zrealizowali w grze, to było takie totalnie mech. Zrobili to strasznie cukierkowe, jest takie mech. Więc moje skojarzenie jest takie, że oni właśnie w tych koronach drzew wielkich będą żyli i wszystko jest tam zrobione jakby z liści, stąd jest to wróżkowe skojarzenie. Dobra, przeskakujemy do kolejnej części spekulacji, która ciągnie nas w kierunku skinów. Pojawiają się dwie postacie, jedna jest ze znakiem zapytania. Tą drugą jest Amber, że Amber miałaby się przewinąć. Amber będzie miała jakiś większy rys fabularny, sznyt historyczny czy coś w tym stylu. Będzie jej więcej. Bardzo możliwe, że jest to związane z kolei, bo drugą postacią ma być niby Sakros, ale tu jest znak zapytania, że to może niekoniecznie chodzić o Sakros, że to może być ktoś inny, ktoś nowy, kogo w chwili obecnej nie ma. Jako placeholder była wrzucona tam Sakros, bo niektóre rzeczy, które się przewijały naokoło, były takie, że sugerowały, że to nie jest Sakros, tylko że to jest placeholder. Ale to wszystko jest na takim chaotycznym, wczesnym etapie, że trudno jest wyciągnąć jakieś głębsze wnioski. Więc bardzo możliwe, że tą drugą postacią jest kolej, Amber kolej, miałoby to sens i one miałyby się znaleźć w tym, o czym gadałem przed chwilą, czyli tam w tych koronach drzew i przy okazji też miałyby dostać stroje, które są mocno inspirowane tamtym ludem, tamtym motywem całym. Co by oznaczało, że dostaną po prostu skiny w wróżkowych klimatach. Hehe! Liście, kwiaty, tego typu rzeczy, więc ja. Plus do tego oczywiście Amber, która jest tą postacią, która wprowadzała nas w latanie na skrzydełkach tych wszystkich, na glajderach. Jeżeli tam na tych drzewach faktycznie będzie więcej latania, nawet nie szybowania, tylko latania, to Amber może być bardzo, ale to bardzo zainteresowana, więc to jakby fabularnie mi się klei, więc jeżeli ten przeciek jest fejkowy w całości, co jest bardzo możliwe i bardzo prawdopodobne, to jest tutaj sporo elementów, które w mojej głowie tak zaklikało od razu, że o, to z tamtym będzie super, będzie ekstra. Mam dla was jeszcze ratę z spekulacji i spoilerów z wczorajszego odcinka. Mówiłem na temat informacji od Ubaczy na temat artefaktów. Ja na temat artefaktów zazwyczaj nie mam żadnych informacji, więc dla mnie totalnie tabula rasa, jeżeli chodzi o mój stan informacyjny z wyprzedzeniem. I źle przetłumaczyłem, powiedziałem, że w drugim secie będą buffy do critical damage oraz defense i shield. Tutaj oczywiście critical damage miał mieć buffa, a debuff ma iść w stronę tarcz
i defensa, więc źle przeczytam, czy jednego fragmentu właściwie nie zauważyłem. Myślałem wczoraj, że się lepiej już czuję, ale się myliłem bardzo i tutaj też błąd poleciał. Przepraszam za to, dziękuję za wyłapanie błędu w komentarzach na dole. Weźcie pod uwagę, że dzisiaj rano pojawił się odcinek z Darmodajem. Jeżeli jesteście zainteresowani Arkiem, to Ark jest do wzięcia w tym momencie. Ark Survival Evolved na Steamie, więc dla tych z Was, którzy preferują Steama nad Epica, tym razem jest na Steamie. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika, a właściwie użytkowniczkę, raczej nickiem Gabix. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś awesome! A Wy pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek in Web Event. Jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś jest dzień 13 bodajże, co oznacza, że 18 jest ostatnia paczka z primogemami, 20 primogemów, łącznie 60 primogemów powinno być ze wszystkich trzech paczek 4, 11 i 18 dnia logowania. Nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał Wam na Parametric Transformerze. A ja, korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i podziękować wszystkim wspierającym, ci, którzy mnie oglądają, po prostu ci z Was, którzy są lisimi magami, doceniam bardzo, i ci z Was, którzy są lisimi arcymagami, jesteście fantastyczni. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże Karendzi Wam sprzyja i dużo zdrowia. Miłego do następnego i hej! So let's not call it that. Liczyłem, że już dzisiaj będę zdrowy, ale burze za oknem i zmiany ciśnienia pokrzyżowały moje plany. Jest roller coaster.